Zagranie faul, czy po prostu był to nieszczęśliwy zbieg okoliczności? Na pewno będą musieli się w tej sprawie wypowiedzieć sędziowie. Sprinterzy mają to do siebie, że lubią wciskać kierownicę nie zawsze tam, gdzie jest miejsce. Tutaj było bardzo, bardzo ciasno. Rower sprintera przy sprincie przesuwa się o 30-40 cm w prawo i w lewo. No i gdzieś tam spotkały się kierownice dwóch zawodników i ta kraksa wyglądała naprawdę bardzo, bardzo groźnie. Rozerwać barierki, które są ze sobą połączone, trzeba użyć naprawdę bardzo dużej siły. Przy tej prędkości to była sama kreska, 80 km na godzinę, może nawet więcej. Uderzenie w coś, co stoi i się niemalże nie rusza, może być w skutkach bardzo groźne. Na tą chwilę Dylan Groenewegen wygrywa etap, Mark Saro drugi, Luka Mesges trzeci, czwarty, Jasper Philipsen, ale czy tak będzie, muszą się wypowiedzieć sędziowie i to oni podejmą ostateczną decyzję. Jest na każdym wyścigu UCI sędzia techniczny, który właśnie przeglądając różne nagrania decyduje, czy nie ukarać któregoś z zawodników. No i jeszcze raz ten skrót tutaj jeszcze dość daleko do mety, Ackermann zamknięty, patrzymy gdzie jest Groenewegen, on był daleko, on tutaj, widać tylko jego kask, przechodzi teraz, widzimy go teraz w pełnej okazałości. Jakobsena też widać, bardzo pilnował Groenewegena, bądź co bądź to są dwaj Holendrzy, jechał w tej chwili na kole Jakobsen u Groenewegena, tam był także Saro, był ten Philipsen, Luka Mesges również tu próbował, miał Luka Mesges dużo miejsca, bo on jechał środkiem, ale też był tu kontakt i też starli się w takim sprinterskim pojedynku, a tu przy barierkach zajechał drogę i jeszcze był ten ruch tutaj, niestety, moim zdaniem Groenewegen, mimo tego, że pierwszy wjechał na metę i się wywalił za tą metą, bo też ucierpiał, to może nie utrzymać tego zwycięstwa, może tu jednak być interwencja sędziowska. Myślę, że będzie interwencja sędziowska, ponieważ to jest jego trajektoria jazdy. Widzimy, gdzie są strzałki na drodze. Chociaż tutaj delikatnie, ale tu jest ten moment, tu jest w którym zajazd, a popatrzył jeszcze ręką go to. I sam się przewrócił jeszcze, zobacz. Tak, to powiedziałem, że on zaraz za metą runął. I ci pozostali też tutaj się wywracali i wcale nie było bezpiecznie. Ale najważniejsze było jednak to, ten moment, kiedy Groenewegen ruszył do przodu i gdyby tak pojechał dalej prosto, nie byłoby pretensji. Natomiast próbował go jeszcze wyprzedzać na ostatnich metrach przy barierce Fabio Jakobsen i ten moment, kiedy Groenewegen zjechał do barierek i jeszcze wyczuł tutaj, moim zdaniem ruszył barkiem, nie wiem, czy chciał sam utrzymać równowagę, czy w ferworze walki taki manewr zastosował. No i to wprowadziło naprawdę wielkie niebezpieczeństwo dla kolarzy na samej linii mety. Popatrzył pod spodem, zobaczył, że wychodzi mu Jakobsen bokiem i ewidentnie zajechał mu drogę. Wybroniłby się tylko, że barierka złapała mu koło. Tam jeszcze jeden z kibiców przecież ucierpiał, bo został uderzony i to naprawdę była sytuacja bardzo niebezpieczna. No, z niepokojem. Czekamy na raport medyczny po pierwsze, drugie na to, jaką decyzję podejmą sędziowie. Nie jest to miły obrazek. Ani dla ciebie, ani dla mnie. Ścigałem się w takich wyścigach i wiem, jak